Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Jest piątek, a jak piątek, to magazyn Pierwsza Klasa. Dzień dobry, witamy widzów kanału sportowego. Schodzimy troszeczkę niżej, na zaplecze Ekstraklasy, a działo się tutaj mnóstwo. Spokojnie to już było, tak mniej więcej do ósmej kolejki, bo po ósmej kolejce dwie głowy trenerskie poleciały. O tym dzisiaj też będziemy sobie rozmawiać. Grał także Puchar Polski, drużyny oczywiście z pierwszej ligi ze zmiennym szczęściem. Również w nim rywalizowały, a dzisiaj nie rywalizować, a raczej współgrać ze sobą w studio będą Marcin Sasal. Dzień dobry. Rafał Grodzicki. Dzień dobry. Uwaga, uwaga, kompletnie nowy gość w naszym studiu, Maciej Świdzikowski. Witam, dzień dobry. Ludziom z Radomia ciebie przedstawiać nie trzeba. 13 sezonów w Radomiaku, 280 spotkań, większość jako kapitan. Człowiek, który dzisiaj jest obecnie związany z KTS-em, weszło. Nic nie pomyliłem. No, tak było, tak jest. Nic więcej nie trzeba dodawać. Maciek, ta pierwsza liga, Radomiak trochę przez nią przemknął, więc ty też nie miałeś aż takiego doświadczenia, żeby tam grać, ale obserwujesz to, co się dzieje, masz tam wielu znajomych cały czas, jesteś na bieżąco z tym, co dzieje się na zapleczu Ekstraklasy. Pierwsze twoje skojarzenie z pierwszą ligą, jak miałbyś w jednym zdaniu powiedzieć, z czym ci się kojarzy? Pierwsza liga, styl życia, jak mówi znane hasło. I no, wiele się dzieje w tej lidze, naprawdę fajnie się ją ogląda, tym bardziej, że mam wielu znajomych, tak jak powiedziałeś. Mhm. A z kim najlepiej się trzymasz? Ja mam kontakt z Arturem Boguszem do tej pory, z Chrobrego, Mateusz Radecki, mój bardzo dobry kolega z Radomia. Jest jeszcze tam kilku, myślę, że podczas analizy może przedstawię i pochwalę się tymi znajomościami. No, Chrobry akurat po tej kolejce, to myślę, że będzie ciekawy temat też do rozmowy. Za moment zaczniemy sobie w ogóle od pewnie spotkania Chrobrego. Panowie, wasze skojarzenie z tą kolejką? Coś, co wam najbardziej zapadnie w pamięć po ósmej serii gier? No jak dla mnie to, że w jednej akcji można jednemu zawodnikowi pokazać dwie żółte kartki. Ja się zastanawiałem, czy jakby trzech sfaulował, czy dostanie trzy. Ale nie wiem, no może tak. No. Ubiegłeś mnie, bo chciałem właśnie o tym samym powiedzieć. No, niespotykana sytuacja i to dwukrotnie trzeba podkreślić. Dwukrotnie. To takie rzeczy się nie zdarzają na co dzień, a w jednej kolejce mieliśmy dwa razy taki przypadek, że sędzia pokazał dwie żółte kartki w jednej akcji. O tym wszystkim dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, żebyśmy mieli podkładkę do rozmowy. Zobaczmy komplet wyników ósmej serii gier w pierwszej lidze. Kilka wyników, które mocno zaskakują. Myślę, że zwłaszcza, tak mi się przynajmniej wydaje, rozmiary zwycięstwa Stali Rzeszów nad Podbeskidziem, bo 5-0, no to nie jest wynik, którego byśmy się spodziewali. Pierwsze zwycięstwo także Górnika Łęczna w pierwszej lidze, od razu efektowne, 4-1, pewna wygrana. Ruch pokonał Termalikę w meczu bardzo ciekawie zapowiadającym się. Przed tygodniem wskazywaliśmy sobie też mecz GKS-u Katowice z Arką Gdynia jako takie spotkanie bardzo, bardzo ciekawe. Na boisku, czy aż tak ciekawie było, to można się zastanawiać. Ostatecznie wygrana zespołu z Gdyni. Wasz mecz kolejki? Mecz kolejki? Mhm. No, najlepsze spotkanie. Myślę, że ruch Termalika. No i ja też oglądałem tutaj UKS Chojniczanka i naprawdę, zresztą to później się okaże w 11 kolejki, Chojniczanka, naprawdę jestem pozytywnie nastawiony do tej gry, tego zespołu w tym momencie. Dla mnie osobiście, wiadomo, największe wrażenie i mecz mógł się podobać Stali Rzeszów. Oczywiście mógł w wykonaniu się podobać, Stali Rzeszów. Tak jest, ale bezdyskusyjnie jak dla mnie meczem kolejki było spotkanie Ruch Chorzów Termalika. Były bramki, były fajne akcje, było święto na trybunach, bo tych kibiców rzeczywiście po raz kolejny w Chorzowie było sporo i jak dla mnie to numer jeden. Maciek? Fajne święto też było w Głogowie. Chrobry podejmował Wisłę, wiele się działo. Czerwona kartka, pogoń za odrabianie wyniku przez Chrobrego i też ciekawe spotkanie. Mówicie o ciekawych spotkaniach, ale w takim razie zacznijmy sobie od tego mniej ciekawego spotkania. Puszcza Niepołomice, Zagłębie Sosnowiec. To jest ten mecz, jeden z pierwszych tej kolejki. 0-0. Zagłębie przystępowało do tego meczu po dwóch porażkach. Teraz udało się gola nie stracić. Marek Fabry miał sytuację w słupek po dośrodkowaniu z prawego skrzydła. To była najlepsza sytuacja dla Zagłębia Sosnowiec, ale zespół, który świetnie w tym sezonie zaczynał, no teraz jakby zdecydowanie spuścił z tonu.
No ale tak jak mówiliśmy, w Niepołomicach nie będzie się grało łatwo, przede wszystkim w tym sezonie. Puszcza wygląda zupełnie inaczej, jak do tej pory pokazywała we wcześniejszych sezonach. Ale mimo wszystko, ten mecz rozpoczęła tak jakby w swoim stylu, czyli za podwójną gardą, pierwsze 45 minut praktycznie bez żadnej sytuacji. To Zagłębie miało, tak jak powiedziałeś, miał Fabry słupek, również padła bramka, ale sędzia Mateusz odgwizdał, tak jest, sędzia odgwizdał pozycję spaloną. No nie był to mecz porywający i gdzieś tam rozgrzewający trybuny. Ja się takiego wyniku spodziewałem, jeśli mam być szczery, że raczej tam ciężko będzie o bramki i to będzie taka jakby ze strony Puszczy gra na dobry wynik, a dla nich wynik 0-0 uważam, że nie jest złym. No mocno rozczarował ten mecz i jeżeli mielibyśmy wybrać najgorszy mecz kolejki, to tutaj nie byłoby problemu. Jeden strzał celny oddany przez obydwie drużyny, Sosnowiec oddał jeden celny strzał, więc tak ciężko jest wygrać mecz, jeżeli się nie oddaje celnych strzałów. No i myślę, że sprawiedliwy podział punktów. Na tym zakończmy chyba tą analizę. No ja jeszcze krótko. Oczywiście macie rację. I ja tak po trenersku powiem, zamykanie przestrzeni to było chyba coś najważniejszego w tym meczu, że zespół, który nie posiadał piłki, starał się tak to wszystko zrobić, żeby przeciwnik nie mógł sobie przysłowiowych trzech podań sklepać. Tak to wyglądało. Natomiast bramka ze Spalonego, sorry, no przewijałem sobie tyle razy. Tak się zastanawiałem, czy głowa na Spalonym, czy nie wiem, czy jakaś część, czy kolano wystawało, czy coś. No szacunek dla sędziego liniowego, że z tamtej strony widział, co się dzieje po tej stronie bramki. Ja bym, może dlatego nie sędziuję na linii, bo bym tego nie dostrzegł. To jest ciężka praca. Oczywiście. Ja absolutnie nie podejmuję się nawet krytyki tej sytuacji, czy ona była dobra, czy nie, bo z punktu widzenia, tak jak trener mówi, z punktu widzenia obserwatora, który ogląda mecz w telewizji, nie było szans, nie było szans. Tego zobaczyć. Tak. No, ale, za mało kamer. No ale widocznie dlatego my nie poszliśmy na kurs sędziowski, nie, a, sędzia potrafi. Bez sarkazmu. Naprawdę sztuką to było zauważyć, jeżeli rzeczywiście tak jest, no bo ta powtórka, którą oglądamy, nie wskazuje relatywnie, czy to było tak, czy było tak. Trzeba byłoby to pewno przeanalizować z czegoś wyżej, ale centymetrowy Spalony i to jeszcze w dynamicznej akcji, bo to po zagraniu głową. No, po przedłużeniu głową, więc naprawdę sytuacja trudna. I no pewno dająca 3 punkty, no bo pewno inaczej by tutaj w tym meczu mogło już nie być. Puszcza ma 3 mecze z rzędu bez porażki, jeżeli chodzi o poziom pierwszej ligi. W Pucharze Polski też zresztą awansowali, więc naprawdę dobre tygodnie dla tej drużyny. 5. pozycja już w tabeli. No to nie jest na pewno ekipa, którą ktokolwiek typowałby przed tym sezonem, żeby włączyła się do walki nawet o baraże. Nie wiem, na ile to jest dobra tylko dyspozycja przez jakiś czas, a może Puszcza Niepołomice będzie takim zespołem, no, który zobaczymy. Jeszcze nas zdziwi. Zobaczymy. Znowu teraz mecz prawdy, bo mecz z Wisłą Kraków. Również w Pucharze Polski również, trafili na No właśnie, na Wisłę. Który tutaj pokaże rzeczywiście to miejsce w tabeli, będzie stabilizacja, a jak nie, no to Wisła też jest w jakimś tam momencie, że w 3 ostatnich meczach 2 porażki, więc na pewno to jest arcyważny mecz dla jednych i dla drugich. I dla innych stabilizacja, dla drugich no podniesienie się tutaj, jeśli chodzi o ostatnie mecze. No jak dla mnie Puszcza jest takim zaskoczeniem in plus, bo ja osobiście chyba obstawiałem 3 miejsca, ale te ostatnie. No tak, z jednej strony to dobry początek sezonu, ale mamy już półmetek rundy, więc ta zdobycz punktowa jest naprawdę okazała. I rzeczywiście no ostrzymy sobie zęby na kolejne pojedynki Puszczy, zobaczymy jak będą wyglądać. No też pamiętajmy o tym, że Puszcza pokazała, że ze strefy do strefy spadkowej jest daleko w tym momencie i patrzą raczej do góry. Natomiast zobaczymy, jak zespół zareaguje pod względem zjednoczenia tego zespołu, taktyki i takiej konsolidacji. To jest super team, natomiast czy wytrzymają tutaj presję, to jest pytanie, bo teraz na pewno będzie się trochę luźniej grało, ale nie wiadomo jak to sobie tam założą, no bo jednak są w tej strefie barażowej i teraz utrzymać się, no to na pewno trzeba będzie zagrać dobry mecz z Wisłą Kraków. No ja myślę, że to z tym spokojnie gdzieś tam myśleniem o tej strefie barażowej. Ja bym chciał tylko zaznaczyć jedno. Puszcza Niepołomice w tym sezonie w składzie ma więcej kreatywnych zawodników niż do tej pory to bywało. Oprócz tego, wiadomo, trener Tułacz jest niesamowitym taktykiem, ale przede wszystkim konikiem jego jest gra
gra defensywna drużyny. I ona również była wzmocniona konkretnymi nazwiskami w tym sezonie, a do tego dochodzą zawodnicy kreatywni, gdzie widzimy, Puszcza Niepołomice przez cały mecz mimo wszystko stworzyła sobie sytuację, miała 8 strzałów. Być może to nie były sytuacje stuprocentowe, to nie były strzały nawet światło bramki, ale tych akcji, tych strzałów jest coraz więcej. Puszcza do tej pory z tego nie słynęła, więc ja uważam, że jak najbardziej trener Tułacz zmienił tą drużynę, ona poszła do przodu i oprócz tego, że świetnie broni, to potrafi również rozgrywać i zagrozić przeciwnikowi. No, z szansami na to, co zrobił Chrobry w poprzednim sezonie, moim świetnie, zdaniem. Że mówisz o Chrobrym, bo chciałem przejść do meczu Chrobrego z Wisłą Kraków. Jeżeli mówimy o zmianach, to Chrobry, zmiana w ostatnich tygodniach jest gołym okiem widoczna, bo pamiętamy tę serię trzech meczów z rzędu przegranych. Teraz wliczając tutaj jeszcze Puchar Polski, to Chrobry ma 3 wygrane z rzędu, więc na razie bardzo mocno falami grają. Ten mecz zaczął się dla nich bardzo źle, bo już od 6 minuty przegrywali po hiszpańskiej akcji nowego nabytku Wisły Kraków. Luis Fernandez zalicza tutaj asystę, natomiast Angel Rodado pewnie wykorzystuje swoją szansę i mam wrażenie, że gdyby nie ta czerwona kartka kilkadziesiąt minut później, to Wisła miałaby kontrolę nad tym spotkaniem. Później to wszystko się jednak zaczęło sypać już na biały gwiazd. Rzeczywiście tutaj Rodado pokazał się z dobrej strony, z tej hiszpańskiej. Miał to tak zwane flow, czyli luz. Wykorzystał sytuację świetnie, niekonwencjonalnie zachował się. Natomiast mam wrażenie co do niego jeszcze personalnie, że trochę jeszcze jednak jest nieprzygotowany, żeby zagrać 90 minut. Że jednak, nie wiem, nie będę teraz określał, na ile minut ma siły i tego wszystkiego, co jest, ale rzeczywiście wracając do meczu, no zachowanie tutaj Fernandeza, no, można powiedzieć skandalicznie. Ja też sobie przewijałem to później na powtórkach, bo oglądałem mecz rzeczywiście. Później tam doszło do przypadkowego jakiegoś zaczepienia butami czy czymś i to w ogóle nie było ani złośliwe, ani nic, więc tutaj nie ma nawet mowy o tym, że o jakiejkolwiek prowokacji czy czymś, no to jest po prostu, no trzeba wytrzymać ciśnienie, nie może tak być. I tutaj bezwzględnie czerwona kartka się należała. To trener Brzęczek tutaj pokazał, jak jest zresztą wściekły. Też zastanawiałem się, bo później w Pucharze ten zawodnik w ogóle nie był w 18 meczowej, więc na pewno coś się tam wydarzyło, no bo... Nie, wydaje mi się, że to było przez to, że jeszcze nie było chyba kary nałożonej przez PZPN, dlatego nie mógł wystąpić być może w tym Pucharze. Tak mi się wydaje. Nie, teraz się przepisy się zmieniły, że jedna to jest automatycznie. Natomiast nie mógłby wystąpić, jeśli jest kara czasowa, czyli dostaje ileś dni, miesięcy, dostaje dyskwalifikacji, nie może grać. Natomiast tutaj sądzę, że to wystarczyło się zwrócić do PZP. No ale zobaczymy, nie będziemy szukać drugiego dnia, nie? To zachowanie było nieodpowiedzialne i tym bardziej taki zawodnik, który jest kluczową postacią w drużynie Brzęczka. No nie może się w ten sposób zachować. No ale i trzeba powiedzieć, to miało że naprawdę tak, kolosalne znaczenie. I po tym trzeba powiedzieć, że Chrobry no, zaczął dominować Wisłę i Wisła zaczęła się po prostu bronić i stąd są te sytuacje, z których padły bramki. No na pewno ciekawostką jest to, że robi się zmianę. Trener zrobił zmianę, wpuścił Machaja, który od razu podszedł do rzutu karnego, więc na pewno tutaj no, ciśnienie wytrzymał. Natomiast co by było gdyby się pomylił, no nie wiem, no ale sytuacja niekonwencjonalna, natomiast no, rzuty karne, nie wiem jak to określacie, no właśnie, ja się zastanawiałem bardzo, porozmawiać bardzo długo, ale nawet o pierwszym, tak, no bo piłka trafiła gdzieś w okolicy tego rękawka, sędziowie podkreślają, że jak jest rękawek, to nie ma ręki, jak jest poniżej, to jest ręka, jeżeli nie zwiększa obrysu ciała, no to jest ręka. No tutaj wszyscy się sugerują jakimś ruchem, który ten zawodnik zrobił, czyli tym barkiem, który przesunął w stronę jakby piłki. No teraz się zastanówmy, jak ktoś chowa rękę, to czy ją chowa tak tylko do tyłu, czy jednak się rusza. Ale ja się tutaj przekonałem do tego, że jednak chyba ten karny był do podyktowania i nie będę tutaj mówił, że to była kontrowersja, więc to jest jakby okej. Natomiast ten drugi rzut karny, oczywiście tutaj jakiś znowu aspekt, że ktoś, piłka wychodziła w stronę środka bramki, w środka boiska, w związku z tym to nie jest sytuacja dynamiczna w stronę bramki, jest odwrotna sytuacja, teraz obrońca stara się wybić i to jest jego kierunek gry, napastnik stara się zmienić ten kierunek gry, no bo kierunek gry ma przeciwną stronę, ja tak rozmyślam.
w pewnym momencie ten napastnik wygrał pozycję, bo tutaj mówimy o Koleju, tak, i o Wojtyrze. Tak, tak. Wojtyra. Więc Wojtyra przez chwilę wygrał ten pojedynek, więc był bliżej piłki, natomiast to wszystko jest w powietrzu, dynamicznie, obydwaj zawodnicy są w powietrzu, nie mają kontaktu z tym i jeszcze na koniec zostaje faulowany Kolej w łydkę i to widać, tak? Więc sytuacja taka moim zdaniem trudna do podjęcia. Kolej dotknął tą piłkę. Tak, Kolej dotknął też tą piłkę. Też te powtórki mogą, no na pewno sędzia był blisko i też pewno to widział. Ja myślę, że z tej sytuacji można byłoby zrobić i faul w jedną stronę, faul w drugą stronę albo puścić grę. Ja nawet to z puszczeniem gry to powiedzmy jakaś tam sytuacja kontrowersyjna. Natomiast uważam, że jeśli to przechyliło wynik meczu, no to trochę niesprawiedliwie, bo zaczynamy robić futsal z piłki albo koszykówkę, że kogoś dotkniemy i już jest jakiś tam problem. Ta walka, szczególnie w powietrzu, to jest sytuacja dynamiczna, pozbawiona jakiejś stabilizacji, bo żadna noga nie stoi i wtedy no to ciało w ciało jest gdzieś tam ryzyko jakiegoś tam kontaktu. Natomiast tu nie było ani uderzenia, ani jakiejś brutalnej gry, ani niczego. Ja to sobie tłumaczę z punktu oczywiście swojego widzenia. Sędziowie będą po prostu na pewno też ze swojego punktu widzenia, ale no nie z duchem gry, to jest na pewno. To punkt widzenia piłkarza, byłego piłkarza obecnego. To słuchajcie, ja jako ostatni obrońca, zawodnik i sędzia, który by mi tak odgwizdał taki faul, pewnie też bym był wkurzony, ale teraz jestem po drugiej stronie i uważam, że tam był ewidentny faul. Po pierwsze, Wojtyra to jest kawał chłopa, umie się zastawić, piłka jest skierowana do niego. To środkowy obrońca powinien zachować większą ostrożność, nie powinien iść w kontakt. Nie trzeba, trenerze, w 16 być dynamicznym, żeby kogoś faulować. Wystarczy go odepchnąć. Zagrać nieumyślnie. Tak, ale dla mnie to jest kolejny faul, bo w poprzedniej kolejce również takie były, gdzie obrońca w polu karnym, no niestety, musi uważać na to, że jest właśnie w polu, gdzie sędzia odgwizdując faul, jest rzut karny, tak? To jest niemalże stuprocentowa sytuacja na strzelenie bramki i trzeba być ostrożnym. Dla mnie tutaj była chęć oczywiście wybicia piłki, ale przez nogi napastnika. On był za nim, Wojtyra się zasłonił. Być może trafił również w piłkę, ale gdzieś tam po drodze go faulował, więc dla mnie absolutnie tutaj słuszna decyzja, ale przyczepiłbym się generalnie do tego pierwszego rzutu karnego, bo ja mam wrażenie, że w tym sezonie nie wiem, kiedy jest rzut, kiedy jest zagranie ręką, a kiedy nie. Oglądałem taki mecz w Ekstraklasie, gdzie sędzia uznał, że zagranie jednego z obrońców było błędem technicznym, ale takim błędem, że generalnie napastnik mógłby strzelić bramkę, albo ta piłka by tak czy tak sama wpadła do pomogła bramki. Mu po prostu, pomogła, nie? Sędzia nie odgwizdał rzutu karnego. Tak. Tutaj widać, że zawodnik ucieka z tą ręką, ona go trafia. Tak. Tutaj mogła być decyzja, jakby sędzia nie odgwizdał, myślę, że by się wybronił, gwizdnął, też się wybroni, więc mimo wszystko dla mnie kontrowersja była przy pierwszej, ale jeszcze chciałbym do tej czerwonej kartki wrócić Fernandeza. Mhm. Do 20 minuty myślałem, że to będzie najlepszy duet w pierwszej lidze. Naprawdę. No i taki przyjemnie się ich ogląda, jak oni się rozumieją, jak potrafią zagrać niekonwencjonalnie. No ale przyszła 20 minuta i... I plan. Ale to, co kiedyś powiedziałem... To nie jest przypadek chyba, że Wisła Arka, Aleman zachowuje się tak samo, jak zachował się teraz Fernandez. I mam wrażenie, że właśnie zawodnicy, obcokrajowcy nie wytrzymują czasami takiej pierwszoligowej gry, takiej złośliwości i właśnie stąd jest takie ich zachowania. Ja jeszcze jedną rzecz. Mamy Ostatnią do tego meczu. Mamy dwóch świetnych środkowych obrońców. No, byłych, tak? No jeszcze grają, nie grają, ale grających na wysokim poziomie. Mhm. Jest 93. minuta i oni są Kolejem. I pytanie,
co byście wtedy powiedzieli? Przegrywacie mecz 2-1 w 93 po jakimś kontrowersyjnym... Dlatego ja trzymam stronę obrońcy, kolej też kawał chłopa, mówisz, Wojtyra kawał chłopa. Ale ktoś komuś sadzał gdzieś tam nogę, dla mnie ten drugi karny bardzo problematyczny, bardziej niż pierwszy. Przechodzimy do mnie. Nie byłbym zadowolony. Nie widzę cię. Tutaj mam zdecydowanie. Nie widzę cię tak spokojnego w 93 po tej interwencji. Ale ja perspektywę. Dokładnie. Powiedziałem, inna perspektywa. Przechodzimy do meczu, gdzie kontrowersji było zdecydowanie mniej, jeżeli w ogóle Stal Rzeszów pod Beskidzie 5-0 wygrywa zespół z Rzeszowa i to jest absolutnie zaskoczenie, tak to trzeba nazwać. Nawet nie chodzi o samo zwycięstwo Stali, bo to moglibyśmy jeszcze gdzieś tam przyjąć, ale rozmiar przede wszystkim. To jak pod Beskidzie nie istniało w tym spotkaniu. No tak, właśnie, bo pod Beskidzie tak. Kandydat do awansu, ale Stal Rzeszów ma w swoich szeregach bardzo dobrych zawodników i tak naprawdę z tego meczu można wyróżnić większość. Jakbyśmy mieli zestawić 11 kolejki, to naprawdę każdego z nich można byłoby wyciągnąć. Zagrali świetne zawody, zdominowali przeciwnika, byli skuteczni, bo oddali 6 strzałów celnych, a zdobyli 5 bramek, także też to trzeba podkreślić i fajnie się to oglądało. No, jak dla mnie to duża kontrowersja, taki wynik przede wszystkim, bo 5-0 Stali Rzeszów, która wiemy doskonale jak broni i rzadko gra, to Stali Rzeszów. Rzadko gra na zero z tyłu. Nic nie mówię. Ale no jak nie idzie, to nie idzie. Pamiętacie rozmowę z Kamilem Bilińskim i rzeczywiście tam było coś nie tak. Nie ma już trenera. Wczoraj, przedwczoraj również odpadli z Pucharu Polski, z Lechią Zielona Góra, więc tam było, być może jest dalej coś nie tak w środku drużyny i po prostu coś pękło i taki mecz w Rzeszowie, gdzie mimo wszystko pod Beskidzie ono mogło strzelić tam bramki, mieli sytuację, wychodzili z kontrami, mieli naprawdę kilka sytuacji, strzelili nawet bramkę, ale tam była pozycja spalona. Na tu wychodzi dalej, na to, te błędy w obronie jednak no takie odległości przy tych bramkach Stali Rzeszów naprawdę. Przede wszystkim chemii, bo ja mam wrażenie, że tam chemii zaczyna brakować w tym zespole. Takiego team spiritu, gdzie jeden za drugiego będzie umierał, a przy wyniku 1-2-0 zawsze można odwrócić jeszcze losy spotkania. Tam po prostu chyba przyjechali jak na skazanie do Rzeszowa. Chyba tutaj od tego czasu, jak mieliśmy tutaj z Bilińskim łączenie, coś zaczęło, znaczy pewno wcześniej, ale tutaj już ta kula śnieżna się zaczęła napędzać w tym zespole i ten zespół wyglądał źle już w poprzednim spotkaniu, a w tym spotkaniu ze Stalą Rzeszów zagrał fatalnie. Co nie znaczy, że trzeba rzeczywiście pochwalić Stal Rzeszów za to, że potrafili wygrać 5-0, że zrobili mnóstwo sytuacji, jak zawsze, że grali bardzo wysoko, że grali konsekwentnie, że grali widowiskowo i to był rzeczywiście plus. Natomiast jeżeli pod Beskidzie ma w czwartej prostopadłą wychodzi sam na sam dwóch zawodników, Biliński chyba z Romanem, nie strzelają bramki. Później w 10 minucie Biliński dostał piłkę za linię obrony i tam zagrał na pozycję spaloną komuś, no taki zawodnik musi widzieć, żeby nie grać do kogoś, kto jest na pozycji spalonej, bo to jest sytuacja bramkowa, to jest 10 minuta meczu. Później w 38 mają znowu sam na sam, później w 45, więc do przerwy mają 4 super sytuacje do tego, żeby ten mecz odmienić, ale no niestety gdzieś tam ta głowa, gdzieś tam to myślenie o czymś innym, gdzieś priorytety w tym zespole się trochę pozmieniały. No i to też pokazuje, że rzeczywiście Stal Rzeszów na zero z tyłu i to jest fakt, natomiast dalej te sytuacje, i to inni będą widzieć, że dalej te sytuacje można stworzyć prostym zagraniem po odbiorze, czyli po odbiorze piłki szybsza, lepsza organizacja, czyli to, co mówimy poza centrum gry, musi być w Stali Rzeszów już u zawodnicy ustawieni na to, że za chwileczkę może być strata i trzeba to ustawienie odbudować, bo zbyt łatwo przeciwnik nawet w takim stanie psychicznym, nazwijmy to, dochodził do tych sytuacji. Sytuacja wróciła do normy w Pucharze Polski. 3-3, przypomnijmy, z Koroną Kielce. No tam już się nie ustrzegli błędów w defensywie. I no to był zwariowany mecz. Mogliśmy... Jeden ze zwariowanych meczów, bo tam jeszcze było 5-5. Ale mogliśmy... Okej, tutaj to, co trener powiedział. Dużo tak jakby pod Beskidzie nie mogło nabroić ze względu na to, że rzeczywiście to, co wcześniej powiedziałem, tam jest coś,
coś nie tak, gdzie no, drużyna się nie rozumie i tak dalej. Chyba chcieli dlatego, zmienić coś. Dlatego bardziej przez to Stal Rzeszów zagrała na zero z tyłu niż przez to, że poprawili tą takie grę defensywną. Ale z drugiej strony, tak jak mówimy, trzeba ich pochwalić za to, że mają plan, przede wszystkim trenera Myśliwca. Ma plan, którego się trzyma cały czas i tak jak powiedziałem bodajże w ostatnim programie, tam będą wzloty i upadki. To jest takie badanie na żywym organizmie tej pierwszej ligi, jak grać, żeby było dobrze. I mimo wszystko tą Stal Rzeszów po raz kolejny fajnie się ogląda. Tutaj się obronili, wygrali 5-0 i być może to też jest gdzieś tam kolejny plus dla całej drużyny, że tak, idziemy właśnie z tą myślą trenera Myśliwca i gramy właśnie tak może jak z tego pory. To wynika, że dużo tracą, ale też sporo strzelają. Może z tego wynika, z myśli trenera Stali Rzeszów. Ja myślę, że jak ktoś będzie miał dwie minuty, to niech sobie obejrzy 69. minutę tego meczu, jak Biliński przewrócił się, wychodząc sam na sam z bramkarzem, tak. Przewrócił się na piłce. To jest niemoc pod Beskidzia. Myślę, że ślisko nie było tego dnia, więc to jest jakby fakt, którego jest niezaprzeczalny. Ale summa summarum, nie braliśmy pod uwagę zmiany trenera w pod Beskidziu. No nie, nie spodziewaliśmy się. No ale spodziewaliśmy się, że przegrają. Ale Szymon brał już wcześniej, dlatego tutaj już wcześniej. Dlatego, że go nie ma. Nie ma go, ale już brał wcześniej to chyba pod uwagę. Panowie, Górnik Łęczna. Przechodzimy do meczu Górnika Łęczna z Odrą Opole. Maciek, Górnik wygrywa pierwszy mecz. To jest ósma kolejka. No, jakby ktoś przed sezonem powiedział, że Spadkowicz dwa miesiące będzie czekał na to, żeby wygrać pierwsze spotkanie w pierwszej lidze, no to raczej byśmy nie uwierzyli. No to prawda, spory szok i pierwsze kolejki falstart, trzeba przyznać, że Łęczna za słabo wystartowała. Długo wyczekiwane zwycięstwo, ale myślę, że niezły mecz, chociaż tak naprawdę Odra też miała swoje okazje, na 3-2 nieuznana bramka i później czwarta bramka strzelona tak już na dobicie, ale problematyczne. To było też, rozmawialiśmy przed programem, że tutaj sędziowie nie ustrzegli się błędów. Bardzo fajnie pokazał się Krykun, wziął na siebie ciężar, otworzył wynik spotkania już bardzo w czwartej minucie, fajnie obrońcami zakręcił i takim płaskim strzałem posłał piłkę w krótki róg. Chyba po raz pierwszy można powiedzieć, że w jego stylu, bo on takie bramki strzelał wcześniej, a był tak zablokowany, a tutaj coś się rzeczywiście zmieniło. Odblokował się Krykun i poszło i w końcu Łęczna wraca na zwycięską ścieżkę. Zobaczymy. No, już wcześniej rozmawialiśmy, że Górnik Łęczna mimo wszystko nie gra źle. Z meczu na mecz potrafili kreować sobie sytuację. Widać było, że coś tam drgnęło w każdym z wcześniejszych spotkań, ale brakowało liczb, brakowało bramek, skuteczności. Tutaj praktycznie co mieli, to zamieniali na bramki. Wykorzystali również to, że Odra nie przyjechała do Łęcznej się bronić i grać tylko i wyłącznie z kontry, czyli zagrać otwartą piłkę i jak najbardziej chociażby dla takiego Krykuna to jest pole do popisu. Dla mnie absolutnie również oprócz Krykuna na słowa uznania zasłużył również Gąska, bo on był gdzieś tam taką postacią, gdzie była widoczna i bodajże zaliczył w tym spotkaniu asystę i chyba rzut karny. Podwójną asystę przy bramce na ten z autu, na 3-0. Na 3-0, fajna akcja. Gąska zagrał, dostał aut, zagrał piłkę do ławczy Wątko. Później Grzeszczyk do Gąski, wchodzącego w pole karne i Gąska zagrał do Krykuna, także to fajna akcja po stałym fragmencie i tutaj też można dodać właśnie, że chyba też Górnik popracował nad tymi stałymi fragmentami, bo teraz tak, zespół wygląda dobrze na papierze, bo ma doświadczonych zawodników. Zespół fizycznie też wygląda dobrze w aspekcie somatycznym oczywiście. Nie pierwszy raz strzelają, bo w Chojnicach strzelili bramkę po aucie. Tutaj też bramka znowu z Bozień do Biernata, czyli stały schemat z autu i ta bramka na 4-1, więc tutaj na pewno pod tym kątem trzeba powiedzieć, że znowu taka duża iskra, można powiedzieć, nie iskierka nadziei na to, że ta Łęczna zacznie punktować, bo na razie pozycja w tabeli się nie zmieniła. 17 miejsce, gdzieś tam cały czas tych punktów mało, ale jest taka nadzieja, że coś się tutaj poprawiło pozytywnie. Z drugiej strony
Ja uważam, że Odra zagrała bardzo słaby mecz. Mimo wszystko. Mimo tego, że jakaś tam szansa się stworzyła. Właśnie już gola kontaktowego. Nieuznany gol chciałem tutaj poprawić. Na 3-2 mieli w 67. Tam, mimo to, że ta bramka na 3-2, ale to nie było... Jeszcze. Nie było chyba takich atutów w tym meczu, żeby to tak wyglądało, że to chcemy wydrzeć jednak ten punkt, czy to zwycięstwo, bo przegrywamy, ale chcemy dążyć do tego, żeby tą bramkę strzelić. Tylko wiecie, jak czasami to jest w piłce, że człowiek nie wierzy, że cokolwiek może się udać, a tu nagle błąd przeciwnika, jedna bramka, druga bramka, tutaj dla mnie... Tak jak w problem, dwa karne. Tak jest, ale tutaj sytuacja na 3-2. Napastnik musi to zamienić na bramkę. Jest wynik 3-2, jest otwarty mecz, a jak dla mnie omawiamy rzuty karne, czy sędzia się pomylił, czy nie. Czwarta bramka, ewidentny błąd sędziego liniowego, zbozień. Wiemy, jak daleko rzuca auty, ale on połową stopy wszedł już na boisko, więc tej bramki nie powinno być uznanej. I ten mecz mógłby, oczywiście przy założeniu, że sytuacja, gdzie zawodnik Odry mógł strzelić bramkę kontaktową, tą drugą bramkę, ten mecz mógłby wyglądać inaczej. Z drugiej strony również podpisuję się pod tym, co trener powiedział. Odra Opole przyjechała nijaka do Łęcznej. Była może nie przestraszona, ale wydaje mi się, że wzięli to na klatę, że Górnik Łęczna nam tak naprawdę krzywdy nie może zrobić. Ja to nazywam, i remis będzie dobry. Przyjechali do kina. No, zobaczą, co się by działo w tym filmie po prostu, a nie nastawieni na to, żeby powalczyć. Nie? To wątek Odry Opole będę kontynuował w następnym meczu, który sobie omówimy, bo będzie to mecz GKS-u z Arką. Odra, pamiętamy, co zrobiła z Arką. Wtedy nas bardzo pozytywnie zaskoczyła. Arka musiała sobie szybko powetować tamtą porażkę. Ten mecz z GKS-em, mam wrażenie, że mimo wszystko, mimo tego nikłego zwycięstwa, pod kontrolą Arka miała przez większą część. Oczywiście była tam czerwona kartka, dosyć szybko, bo jeszcze przed upływem pierwszych 30 minut Jaroszek faulował Czubaka wychodzącego na dobrą pozycję. No i ostatecznie GKS przegrywa z Arką Gdynia, ale Omran Hajdary. Ja mam nadzieję, że wszyscy go umieściliście w 11 kolejki. Kogo? Hajdarego. Nie, tym razem. No, jak zwykle tam się musiał wyrwać, ale dobra, będziemy zaraz sprawdzali, kogo to na Chodzimy. Koniec. Hajdary mi się bardzo podoba, bo to jest zawodnik, który... ja mam takie wrażenie, że on przez długi czas nie pokazywał swojego potencjału. Teraz, w tym sezonie, coraz częściej to po prostu robi. I Arka też na tym bardzo mocno korzysta. Bo ktoś mu zaufał, ktoś mu dał taką możliwość, obojętnie jak nie będziesz wyglądał, będziesz grał. I on się teraz, to zaufanie zaczyna spłacać. Bo myślę, że pierwsze mecze to nie był ten Hajdary znany nam z Olimpii Grudziądz. Mhm. To raczej był zawodnik Lechii Gdańsk, gdzie dostawał mało szans, gdzie musiał walczyć o to miejsce, nie radził sobie z tym. Przechodząc do Arki, miał się stać taką gwiazdą drużyny, dużym wzmocnieniem. Trener mu zaufał i tak jak powiedziałem, nie od pierwszej kolejki on odpowiada trenerowi tymi bramkami, asystami, ale dla mnie zdecydowanie zawodnik, który w ciężkich chwilach obok Czubaka ciągnie grę Arki, a jeśli chodzi o to spotkanie, dla mnie bohaterem tego meczu nie był Hajdary, tylko był Kudła, który bronił bram kapitalnie w tym spotkaniu. Gdyby nie on, ten wynik byłby zdecydowanie tak, wyższy. Tak jak powiedziałeś, totalna dominacja, kontrola. Szkoda, bo ja uważałem po tej rozmowie z Błądem, że zawodnicy GKS-u Katowice mają już tą formę w garści, już wiedzą mniej więcej, jak się poruszać, mówisz, jak o tej grać. Jest przed tygodniem. Tak. I... No to jest właśnie pierwsza liga styl życia i mecz meczowi nierówny, także... No ale Arka przyjechała jak po swoje, no, umówmy się. Czy to on tak mówił, że jest wszystko w porządku, bo ja mówiłem, że nie jest w porządku uważam, że nadal nie jest w porządku, bo GKS zagrał nijako po prostu. Arka zdominowała ich, to miała tyle sytuacji, tyle rzeczy. Ja również znalazłem... wypowiedź trenera Guraka bodajże po ostatniej kolejce, gdzie dał jasno do zrozumienia, że on nie powie chłopakom, że gramy o baraże, że gramy o awans, bo on się nie wychyli i nie jest tego pewny. Mhm. I to tak jak dzieciom teraz nie wolno mówić, że wygrali mecz. I szczerze powiedziawszy, ja na Twitterze do tego się odniosłem, bo uważam, że jednak swoim zawodnikom trzeba dać
jakąś wizję, o co gramy. Nawet jak się czują mocno, to musisz potwierdzić to, że ja mam wrażenie, że ta wypowiedź pokazała właśnie dokładnie za parę dni, jak wygląda jego drużyna, kiedy trener nie trzyma takiego tak zwanego bata nad nimi i nie wierzy w drużynę. No, przyjęła Arka Gdynia, która zagrała totalnie, co chciała, no i sytuacja miała... Jest cienka linia między brakiem pewności siebie a pompowaniem balonika i zależy, jakie trener ma podejście i spojrzenie na to wszystko. Jak widać, nie chce pompować balonika, ale ktoś inny może to odebrać w zupełnie inny sposób. Słuchajcie, mieszkając na Śląsku, wiem doskonale, że ten balonik tam był pompowany przez wiele, wiele lat i nawet było takie hasło Ekstraklasa albo śmierć. Więc być może trener, który x lat już tam pracuje, jest świadomy tego, jak było kiedyś i teraz chce troszkę z innej strony podejść do drużyny, ale jak widzimy, to też nie jest dobry sposób. Jest trochę inaczej, bo na Gieksie ten Blaszok, czyli trybuna, która jest w tej chwili, jest pusta. Tak jest. Tam przychodziło bardzo dużo osób i tam była presja grania między innymi przede wszystkim dla miejscowych piłkarzy, bo jeżeli 20 minut się tam przetrwało, to zaczynała publiczność wyzywać i gwizdać i to ciężko było grać i dlatego to hasło wisiało przez tyle czasu i nic się nie zdarzyło. Teraz trybuna jest pusta, nie ma presji już takiej, jak jest, a niewiele się zmieniło. Ta presja nie pozwala w ogóle na to, żeby wyzwolić jakąś energię i po prostu tak to wygląda po raz kolejny, tak jak w meczu z Resowią, tak wygląda teraz, że no, wyszliśmy sobie zagrać mecz. Przyjechała Arka, która miała problem, a okazało się, że potrafiła tutaj no, praktycznie zdominować przeciwnika u siebie, czyli w Katowicach. Ja tutaj wracając do wątku Hajdarego, ja w trzech bodajże kolejkach był w 11 kolejki i rzeczywiście tak. Uważam, że miał w poprzednim meczu trochę kryzysik, nie był niewidoczny. W tym meczu trochę był widoczny, ale zrobił jedną akcję, tą, którą Marcjanik odebrał piłkę, zagrał mu tam piłkę prostopadłą, strzelił bramkę, która dała rzeczywiście punkty. Natomiast takim cichym bohaterem według mnie to był Adamczyk, który rzeczywiście no, gdzie był wszędzie, gdzieś tą piłkę cały czas starał się kreować grę, dotykać, podawać i tak dalej, więc uważam, że to jest no, super, przynajmniej z mojej perspektywy naprawdę zagrał fantastyczny mecz i przyczynił się do tego, że wyglądało to tak, że to zwycięstwo mimo tego, że było 1-0, to było przekonywujące. Ja a propos taką anegdotkę powiem, GKS-u Katowice i kiedy przyjechałem tam, grałem dwa spotkania. Grałem jedno spotkanie, drugie przesiedziałem na ławce rezerwowych, przyjechaliśmy ze Stalą Mielec, rzeczywiście czuć tą presję, taką kibicowania swoim zawodnikom, ale też gdzieś tam utrudnić pracę rywalom. Ja odniosłem wrażenie, że przynajmniej jedna trybuna przestała oglądać spotkanie, jak ja się podniosłem z ławki. Ja jako były kapitan Ruch Chorzów, uwierzcie uwaga mi, na ciebie tylko. Ile się tam nasłuchałem. Już oni podchodzili, nawet ochrona do mnie podeszła, żeby przypadkiem do czegoś nie doszło. 30 minut równo. Te osoby nawet chyba nie wiedziały, jaki jest wynik, nie oglądały meczu. Było tylko i wyłącznie, żeby skupić zadaniowcy, się tak na Grodzickim, tak jest. Ale wszedłeś na boisko? Wszedłem na 3 minuty. To wtedy ja śmiałem się. Wygraliście, słuchajcie, śmiałem się, bo jak już wchodziłem, trener Smułka o tym w ogóle nie wiedział. Był skupiony na meczu i kiedy ja podszedłem pod linię i miałem wejść, to nagle tak wstał z ławki i on stwierdził, że to jest taka pompka na niego, że po prostu on wstał i ludzie już na niego gwiżdżą. Totalnie nie wiedział, że to wszystko jest w moją stronę. Słuchajcie, za moment zapytamy o presję zawodnika Arki Gdynia, ale najpierw jeszcze informacja dla naszych widzów. Kanal Plus Online w cenie 40 zł. Tam trochę lepsze ligi niż pierwsza liga, ale... Ale nie zawsze. Nie zawsze, to prawda, bo te mecze często potrafią być ciekawsze na niższych poziomach. Jednak jakbyście chcieli oglądać na trochę wyższy poziom tak ogólnie, no to sprawdźcie sobie te promocje, bo jest interesujące. Oczywiście opis znajdziecie w... Link znajdziecie w opisie do tego filmu, może tak. A teraz już Karol Czubak, a więc zawodnik Arki Gdynia. Marcin, powiedziałeś, że dla ciebie taki... że Adamczyk cichy bohater, ale Czubaka też musimy pochwalić. Zagrał naprawdę dobre spotkanie. Witam ciebie, Karolu. Witam wszystkich. Już przysłuchujesz się naszej rozmowie od dłuższej chwili. To chciałbym poznać twoją opinię na temat tego spotkania z GKS-em. Czy jakaś presja też ze strony kibiców się pojawiła, czy niekoniecznie? Nie, wydaje mi się, że niekoniecznie. Gdzieś wiedzieliśmy,
że jedziemy tam po zwycięstwo. Na pewno gdzieś ta czerwona kartka troszkę nam ułatwiła to zadanie, ale wydaje mi się, że kontrolowaliśmy ten mecz, bo stwarzaliśmy sobie sytuację. Brakuje nam troszkę tej skuteczności, bo stwarzamy troszkę tych sytuacji gdzieś na początku meczu, możemy szybko strzelić bramkę, a nie udaje nam się to i później są takie gdzieś nerwowe momenty, gdzie prowadzimy jedną bramką, a drużyny przeciwne gdzieś wyprowadzą kontrę i mogą nas ten skrzywdzić, co miało miejsce gdzieś z Sandecją w doliczonym czasie, czy nawet ta bramka na 1-2 z Odrą w doliczonym czasie u siebie. No tutaj też mam takie wrażenie, że gdyby GKS grał po 11, to tę kontrę mógłby jakąś wyprowadzić troszeczkę poważniejszą, a tak ten mecz trochę się dla was dobrze ułożył. Też chwaliliśmy bardzo mocno Dawida Kudłę, golkipera GKS-u, po którym strzale, który obronił, miałeś w głowie coś takiego, że tu już się więcej nie uda strzelić w tym spotkaniu, że ten gość już dzisiaj zamurował bramkę. Gdzieś miałem tą sytuację, co Hubert Adamczyk mi dośrodkował na głowę, uderzyłem. No, gdzieś za bardzo w środek bramki mi się wydaje, bo była w zasięgu bramkarza, też przez to gdzieś się obronił, bo gdybym dał mu tam, gdzie chciałem piłkę, skąd przyszła piłka, chciałem uderzyć i bodajże by było 1-0 już szybciej, a tak jeszcze musieliśmy chwilkę poczekać, bo Omran chyba minutę później strzelił bramkę, ale faktycznie bramkarz z Katowic w tym spotkaniu pokazał się z dobrej strony, bo w pierwszej połowie troszkę pobronił i w drugiej to samo, także gdzieś na pewno było ciężko strzelić mu tą bramkę, co pokazał też wczoraj, chociażby w Pucharze Maciej Gostomski, gdzie mu też było naprawdę ciężko wczoraj strzelić. To prawda. Ta czerwona kartka dla Jaroszka, no ty byłeś w centrum wydarzeń, dla ciebie zero kontrowersji, oczywista sprawa. No wydaje mi się, że byłem na dobrej pozycji, bo miałem zawodnika gospodarzy na plecach i zabierałem się z piłką do przodu, drugi obrońca był gdzieś na równi z nim, także biegłem sam na sam, także wydaje mi się, że czerwona kartka zasłużona. Mhm. Ten Puchar Polski trochę będzie bolało, że odpadacie w takich okolicznościach? No na pewno gdzieś to będzie tam troszkę bolało, bo graliśmy doliczony czas, dodatkowy czas, bo była dogrywka, karne i na pewno takie mecze gdzieś troszkę bolą, bo chcieliśmy wygrać to spotkanie. Nie było tak, że chcieliśmy jak najszybciej z tego pucharu odpaść. Gdzieś było dużo zmian w podstawowym składzie. Zagrali zawodnicy też, którzy mniej grali, ale wydaje mi się, że pokazali się wszyscy z dobrej strony. Też mieliśmy swoje sytuacje, żeby wygrać ten mecz. No nie udało się, a wiadomo, że w karnych może się wszystko wydarzyć. Niestety to my przegrywamy, a Łęczna gra dalej. Ile, Marcin? Miało być zmiany, bo tak sądziłem, że było dużo zmian od początku meczu i później w 60 i tam około 60 minuty weszli znowu zawodnicy, którzy no, byli podstawowymi do tej pory. No, ale w sumie okazało się, że i tak wszyscy zagrali po 60 minut. Czy nie lepiej było właśnie od początku zagrać na poważnie, nazwijmy to. Może by się skończyło to w regulaminowym czasie, a tak to macie w nogach troszeczkę więcej. No wiadomo, ale gdzieś wydaje mi się, że tą kadrę mamy naprawdę wyrównaną, że zawodnicy, którzy grali w tym meczu gdzieś nie pokazali się z gorszej strony od powiedzmy tej naszej pierwszej jedenastki, która gra w lidze, a wejście nasze takie w 60 którejś minucie, czy jak Kubert w 70 którejś gdzieś, na pewno chcieliśmy dać jeszcze dodatkowy impuls i wygrać to w regulaminowym czasie, a się nie udało i niestety musieliśmy grać tą dogrywkę, ale wiemy, że jesteśmy też dobrze przygotowani i myślę, że nie przeszkodzi nam to gdzieś za bardzo w niedzielnym spotkaniu ligowym, bo każdy się czuje dobrze, wypoczęty. Ważne, żeby się dobrze zregenerować i być gotowym. Największe plusy i największe minusy Omrana Hajdariego jako zawodnika? No na pewno plusy gdzieś dużo widzi też na boisku Omran, ale też te pojedynki jeden na jeden, fajne ma zejście do środka i uderzenie po długim słupku, co pokazał już chyba trzykrotnie, bo wszystkie trzy bramki tak strzelił w tym sezonie. Też nie jest zawodnikiem, który gdzieś nie poda w sytuacji, gdy kolega jest lepszy, a minusy, no nie wiem, nie lubię mówić o minusach gdzieś kolegów, bo to nie jest moja rola, ale na pewno plusów jest troszkę więcej niż minusów. No może ta stabilizacja tej formy, żeby rzeczywiście... No przede wszystkim to się najbardziej rzuca w oczy, że ta stabilizacja jest taka, że
On potrafi zagrać dwa fajne mecze, a przez trzy kolejne gdzieś jest taki, powiedzmy, może nie widoczny, ale już tych statystyk brakuje. Ja zapytam jeszcze, Karol, jedną rzecz, ponieważ nie wiem, czy oglądałeś te programy, ale tutaj no, jestem jednym z tych, którzy cię chwalą. Nawet jak nie grasz, jesteś na ławce, to ja się dopytuję. Szczególnie w końcówce tamtego sezonu, to dopytuję się, dlaczego nie gra. Ale tutaj chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy ty bardziej jesteś takim zawodnikiem pola karnego do skończenia? Bo ja cię bardzo często widzę, i nie wiem, czy wynika to z zadań, że ty gdzieś tam zbiegasz do boku, gdzieś tam w okolicy poza światłem bramki. I czy to są takie zadania wynikające z taktyki, którą macie, czy ty po prostu robisz to spontanicznie? Nie, no wiadomo, gdzieś jestem zawodnikiem, który najlepiej się czuje w polu karnym, bo ta piłka mnie tam szuka, niejednokrotnie gdzieś odbijała się i spadała mi pod nogi, a takie zejścia są bardziej spontaniczne, bo gdy widzę jakieś miejsce, czy gdzieś jest ciężka sytuacja pod naszą bramką, gdzie zawodnicy drużyny przeciwnej zakładają pressing, to można się spodziewać właśnie gdzieś w takich sytuacjach, akurat trener mówi, że być czujnym, być po stronie, której może spaść piłka, ale te zejścia takie gdzieś jak prowadzimy atak pozycyjny, do boku są bardziej spontaniczne niż wychodzące z założeń. Karol Czuba, Garka Gdynia, bardzo dziękujemy za tę rozmowę, Karol. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy i życzymy powodzenia w niedzielę, bo rzeczywiście tej regeneracji trochę mniej niż zakładano, bo pewnie no, dogrywka, rzuty karne to nie jest coś, czego sobie trener życzy, jak ma mecz co trzy dni. No myślę, że właśnie jeszcze nie wszyscy tak podchodzą do tego, jak niektóre drużyny w Polsce, że Puchar Polski również jest ważny i mimo tego, że mamy szerokie kadry, bo każdy trener o tym mówi, że ja mam szeroką kadrę i ja się nie boję wystawiać tych dublerów, a później suma summarum wychodzi, że mimo wszystko wracamy do podstawowego składu i cały czas gramy. No nie sądzę, żeby ktoś miał 22 równorzędnych zawodników w pierwszej lidze, bo sądzę, że tak nie ma, że jednak są jakieś tam braki i są pozycje też singlowe, które jakoś zastępujemy. No tak, ale każdy chce się czuć potrzebny i warto się nad tym chłopakom dawać. Ale z drugiej strony pamiętajmy, no gdzieś tych meczów na razie nie ma tak dużo. Pytanie, jak nie grasz i wpuści się ktoś w pucharze w pierwszym składzie, to po tym meczu jesteś zadowolony, niezadowolony, a jak przegrasz, to co? To co, uświadomić sobie, a słusznie siedzę, tak? No to są jakby takie no to też działania na przemyślenie, co zrobić. No trenerzy dobierają różne rzeczy. Niektórzy tutaj wystawili prawie optymalny skład, niektórzy zrobili tylko korektę zmian, niektórzy diametralnie zmienili ten zespół. No każdy trener ma swoje jakby potrzeby, ale trzeba myśleć o tym również, o tych rezerwowych, żeby ich też dociągnąć do tego i sprawdzić, jak się będą. Tylko tutaj jest moje pytanie, czy rzeczywiście, nie wiem, 9. kolejka Fortuna pierwszej ligi jest ważniejsza od Pucharu Polski? Bo to, co ja również powiedziałem, no, ja odnoszę wrażenie, że Puchar Polski nie jest mimo wszystko dalej traktowany poważnie przez niektóre kluby, że to jest po prostu mecz, którego niekoniecznie by chcieli w swoim grafiku, w swoim kalendarzu i okej, spróbujmy tam rezerwowych, no ale nie w wiem, lidze ale też można rezerwowych spróbować. Może ocena tak? Sytuacji, kwestia tego, że no tak. Wiadomo, że kluby z Ekstraklasy mają większą pytam szansę teoretycznie. Na zwycięstwo. No, na pewno pomysł jest taki, że powinien być puchar, jeżeli jest przerwa na reprezentację. Wtedy można byłoby zagrać normalną kolejkę. Tym bardziej, że aż tak wielu z pierwszej ligi zawodników nie powołuje się do reprezentacji. Ale są młodzieżowe trenerze reprezentacji, gdzie no, ci zawodnicy no, w głównej ale, no, mierze dobrze, trafiają. Ale pytanie, czy nie byłby większy prestiż i dla kibiców, dla wszystkich, że gra tylko reprezentacja, jest zgrupowanie, a tutaj mamy sobotę, niedzielę, jest Puchar Polski. My mamy jeden problem. I tak grają inni, i tak grają jak inni. Jak nam wypada jakakolwiek kolejka w środę, to my się zastanawiamy, jak będzie wyglądała ta regeneracja. My nie gramy sobota, środa, sobota, środa, sobota, środa, sobota, ta środa, tylko gramy raz na jakiś czas tą no środę. Mówimy, że gramy dla kibiców, no to zobaczmy. Na ruchu frekwencja 7000, tak? W Częstochowie na skrze 110 osób. Nie grają na własnym stadionie. Zacznijmy, no. To jest tak, to ale jest rzeczywiście nie możemy kłopot. Mówić w kontekście Skry Częstochowa o frekwencji, bo wiadomo, że no, nie słyną inna, jednak z fanatycznych kibiców. Panowie, przejdźmy sobie do meczu drużyn, które akurat z Pucharu Polski odpadły, ale najpierw mierzyły się ze sobą w kolejce. Ruch Chorzów grał z Termaliką. Mecz, który określiliśmy sobie mianem najciekawszego spotkania, bo rzeczywiście tak było. Nie tylko na papierze nam się to jawiło, to spotkanie jako
prawdopodobnie dobry mecz, ale boisko to potwierdziło, 2-1 wygrywa Ruch Chorzów. Termalika do samego końca walczyła tutaj o punkcik. Nawet nie wiem, czy to nie byłby może sprawiedliwszy wynik, jakbyśmy tylko tak popatrzyli na przebieg spotkania, ale tym większy szacunek dla Ruchu, że dowiózł do końca 3 punkty. No zdecydowanie jakość. W tym spotkaniu widzieliśmy jakość już nie po raz pierwszy po stronie Ruchu i Termaliki. Widać po tych drużynach, że są nastawione na to, aby w każdym spotkaniu próbować dominować, piłkarsko dominować. I ten mecz rzeczywiście tak wyglądał. Raz mieli coś do powiedzenia gospodarze, raz goście. Fajne akcje, fajne bramki, bo ta bramka Sikory czy Swędrowskiego, to prostopadłe podanie, myślę, że nie powstydziłyby się drużyny z Ekstraklasy. Dobra. Również wcześniej te Kijaski przy sytuacji z rzutem karnym na 1-1, to też fajne prostopadłe podanie do Poznara. A dlaczego mecz się zakończył zwycięstwem 2-1 gospodarzy? Myślę, że bramkarz zrobił tą różnicę Ruchu Chorzów i kapitalnie się prezentował. W tych wszystkich sytuacjach Termaliki, mało tego, dużo też mu nie brakło do tego, aby tego karnego obronić. Mhm. Ta nieprzyjemna sytuacja miała miejsce parę dni później w Pucharze Polski podczas starcia z Górnikiem Zabrze. Zaczęło się palić na stadionie Ruchu Chorzów. Rafał, ciebie muszę zapytać. To nie są chyba obrazki, które by chcieli oglądać i włodarze klubu, to jest oczywiste, ale i ci kibice, którzy długo czekali, żeby Ruch wrócił na należne miejsce, bo to nie ułatwia takiego odbudowywania wizerunku. To jest wręcz cofnięcie się o kilka kroków. Ja osobiście uważam, że ten klub jest odbudowany właśnie dzięki tym ludziom, którzy są na trybunach. Dzięki tym ludziom, którzy... Ale tym, którzy też z Górnikiem Zabrze... Myślę, że też to są ludzie, którzy swoje cegiełki dokładają, jeśli chodzi o takie działalności jak Wielki Ruch, gdzie to jest głośno powiedziane, że kibice pomagają. Tam są różnorakie składki i ci ludzie pewnie też pomagają, ale absolutnie takie zachowania... W tych czasach jest monitoring i no niestety my musimy wyrzucać takich ludzi. Ci ludzie powinni mieć dożywotni zakaz wchodzenia na stadion ze względu na to, że słyszymy zewsząd, Ruch Chorzów się odbudowywuje. Chce postawić na coś innego niż było do tej pory. Chce być klubem, który przyciąga kibiców, przyciąga sponsorów, a takimi zachowaniami odpychamy tylko ludzi, którzy chcą pomóc. I z całym szacunkiem, ja się pod takim czymś nie podpisuję. Minęły lata, gdzie możemy przychodzić na stadion, palić szaliki. Ja wiem, że to były wielkie derby Śląska, przeciwnikiem był Górnik Zabrze. Dwa kluby, które, może nie kluby, ale kibice się nienawidzą. Ale mimo wszystko stadion to jest miejsce, gdzie przychodzimy i chcemy oglądać spektakl. Być może to spowoduje takie zachowanie, że teraz rodzice z dziećmi zaczną się zastanawiać nad tym, czy iść na mecz Ruchu Chorzów, bo a nuż znowu któremuś z kiboli, bo tak to trzeba powiedzieć, coś się w głowie przestawi i przyjdą się wyżyć albo zrobić krzywdę kibicowi drugiej drużyny. No, autentycznie, fajnie, że rozmawiamy o tym, bo okej, to jest Puchar Polski, ale... Długo wyczekiwany musimy, mecz. Tak jest, musimy dużo... Rywalami, ale no wiadomo, musimy takie zachowania piętnować. Dobrze, tylko co jakiś czas się dzieje na różnych stadionach, dzieją się takie sytuacje i później co się będzie działo? Oczywiście będzie kara finansowa nałożona na klub. Klub będzie musiał z tego zapłacić pieniądze, nie będzie miał, nie wiem, na wypłaty, na coś, na organizację meczu i tak dalej. Później zrobi imprezę niemasową albo ktoś dostanie zakaz wyjazdów na mecze zorganizowanych grup i sytuacja się nie zmieni, kompletnie nie zmieni. Ja nie będę tutaj mówił o jakichś receptach, co teraz trzeba zrobić, żeby tak nie było. Rzeczywiście sytuacje naganne i oby się nie powtarzały, ale to, żeby oby się nie powtarzały, to trzeba działać trochę w inny sposób, bo te sankcje finansowe napełniają tylko kasę federacji i niczemu więcej nie służą. Mhm. GKS Tychy Resowia, kolejne spotkanie, o którym chciałbym porozmawiać. Mecz osobliwości, bo tak, ta sytuacja, w której w jednej akcji zawodnik dostaje 2 żółte kartki i interesujący gol dla Resowi, to od razu was zapytam. Chciał tak, czy tak po prostu zeszło i weszło? Pytam ja oglądałem kilka razy, Kamil ja się Antonik. Podpiszę pod tym, nie wiem, może powie coś innego, ale
uważam, że widział źle ustawionego bramkarza i chciał właśnie tak zagrać. Jeżeli widział, to wielki szacunek i chwała mu za to, ale wydawało mi się, że jednak to trochę wrzutko strzału. I, ja bym się przyznał, że chciałem. I sporo przypadku, ale zobaczymy. Mhm. Ale w twojej ocenie, on rzeczywiście spojrzał, że bramkarz bardziej wrzutko strzału, bardziej wrzutko strzału, więc tak trochę to piłka centrostrzał, tak troszkę się to przelało. Ja patrzyłem z innej perspektywy, czyli trenerskiej, i od razu powiedziałem, że bramkarz jest źle ustawiony, że fatalnie ustawiony bramkarz. Natomiast w pierwszym momencie nie zastanawiałem się, czy on to widział, właśnie, tak? I do tej pory widział, nie potrafię powiedzieć. Słuchajcie, być może ostatnio oglądał mecz Widzewa i strzał Pawłowskiego. Ta cała akcja tutaj do tego doprowadza, dlatego że on tą piłkę, tak 10 takich akcji jakby było, to byśmy on ją wrzucał gdzieś tam w trzecią strefę, nie? Oczywiście. To tak wyglądało, nie? Ale podjąć decyzję, żeby tutaj uderzyć w krótki, jeszcze no to tak mówię, precyzyjnie, to jest szacunek, jeżeli to... To ja, zawodnik ja zamierzał. Liczę na bardzo dużą pewność. Ale ta bramka Antonika obciąża bramkarza zdecydowanie. Bardzo to, duża to pewność na pewno będzie Antonika i on się przyzna, że tak chciał. Dobra, to zaraz sprawdzimy. Zaraz zadzwonimy. Jest w trudnej sytuacji teraz to powiedzieć. Nie wiem, czy już nas słyszy, czy jeszcze nie, ale zaraz go będziemy przepytywać. Natomiast jeszcze dwa słowa o GKS-ie Tychy, bo o ile nas zaskoczyli mocno tym wygranym meczem z Sandecją, 5-0, wysoko wygranym, tak teraz też nas zaskakują, bo nikt się nie spodziewał, że stracą punkty w meczu z Resowią. No, oczywiście swoje tutaj też namieszała ta czerwona kartka dla Mańki. No sytuacja, tak jak mówiłem, dosyć rzadka. Ja myślę, że rzadka. Słabsza druga połowa, że w pierwszej połowie GKS Tychy wyglądał bardzo dobrze i tych sytuacji miał. I zresztą optycznie wyglądało to, że ten mecz się dobrze układa i że to pójdzie w dobrą stronę. Natomiast no, kartka na pewno to zmieniła, bo to wiadomo jednego mniej, ale to nie znaczy, że nie można sobie grać w 10 prowadząc 1-0 i tutaj... Ja uważam, że czerwona kartka zabiła ten mecz, a w 53 minucie, oczywiście nie zaliczona bramka, ale to była najładniejsza akcja tej kolejki. Mhm. Szkoda, tam był minimalny spalony. Przepiękne podanie, Rumin, tak jest. Ale rewelacyjna akcja, ale absolutnie. Czerwona kartka dla Mańki spowodowała to, że ten mecz kontrolowany przez GKS Tychy został wypuszczony z rąk, bo do tego momentu Resowia, z czego mogła być groźna, to przede wszystkim z rzutów wolnych, z niczego innego. A później się okazało, że jednak... fragmenty i organizacja gry. Resowia mocno przycisnęła, ale jeszcze jedną sytuację miał GKS. Właśnie mój kolega Mateusz Radecki, rozmawiałem z nim na temat tej sytuacji. Minimalnie piłka mu w ostatniej chwili podskoczyła. Nie wiem, czy kojarzycie tą sytuację. Pod koniec meczu mogli przesądzić jeszcze Tyszanie na swoją korzyść. I słuchajcie, powiedzmy coś o tej bramce Żywka. Nie no, bo to jest ozdoba bramka, kolejki, tak jest. Naprawdę dysponuje świetnym uderzeniem ten zawodnik i tutaj pokazał próbkę umiejętności, piękna bramka. Bomba lewą nogą z dystansu, a teraz pytamy innego strzelca bramki o to, czy chciał tak strzelać, czy nie. Kamil Antonik jest naszym gościem, Resowia, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Kamil, nie wiem, czy ty przysłuchiwałeś się naszym dywagacjom w studio chwilę temu, jak tutaj eksperci próbowali rozważać, czy ty tak chciałeś uderzyć, czy po prostu trochę zeszło, więc od razu ciebie pytam o tę sytuację. Czy to był zamierzony strzał, czy raczej próba takiego wrzucenia piłki trochę na chaos? Tak, słuchałem, jak dyskutowali o tym, czy nie. Powiem tak, no... Kątem oka widziałem, że bramkarz faktycznie... Ja już wychodzę, dziękuję. Ale mogę powiedzieć wprost, że chciałem po prostu dośrodkowywać tą piłkę, no a że tak po prostu uderzyłem, że wpadła do bramki, to też się cieszę z tego. Rafał, zaskoczony taką odpowiedzią? Zostaję dalej. Zaskoczony, bo bardzo w takim razie zeszła ci ta piłka, bo ona totalnie nie leciała w kierunku zawodników, którzy są ustawieni w polu karnym i ja to oceniłem, ale powiedział, że chciał mocno ją strzelić po ziemi po prostu. I tak było. Po ziemi chciałem ją strzelić. Dokładnie. Było tam po prostu dużo osób, Amunusz Widelec, może coś tam się wydarzyło. Ale rzeczywiście, to odkrycie tego bliższego rogu to widzieli wszyscy, i kibice, i tak jak mówisz, nawet ty to dojrzałeś, więc no, decyzja została podjęta, wpadło, to się liczy. Natomiast no właśnie, Resowia cały czas jest zespołem, który zamyka tabelę. Nie macie cały czas zwycięstwa na swoim koncie. Jakaś recepta na to, co trzeba zrobić, żeby odmienić grę twojego zespołu? Jaka recepta? No na pewno teraz w Pucharze Polski zagraliśmy dobry mecz przeciwko Podbeskidziu. Dobrze zagraliśmy go taktycznie.
też po prostu stwarzaliśmy dużo sytuacji i teraz chcemy po prostu to przełożyć na jutrzejszy mecz ze Skrom i wyjść z takim samym nastawieniem po prostu. A co macie sobie najbardziej do zarzucenia po tych 8 kolejkach? Co najbardziej szwankuje w waszej grze, że jeszcze zwycięstwa nie odnotowaliście? No ja myślę, że w kilku meczach na pewno zadecydowały błędy indywidualne z zawodników, na przykład z Arką, też z GKS-em Katowice, tak że naprawdę straciliśmy te bramki po własnych indywidualnych błędach i to tak naprawdę napędzało przeciwników. Mecz w Pucharze Polski już zdecydowanie bardziej udany, jeżeli chodzi o wynik, no i też chyba mimo wszystko o grę. No tak, no tak jak mówiłem wcześniej, że zdecydowanie lepiej wyglądała ta nasza gra. Zmieniliśmy ustawienie już nawet w meczu w Tychach. Zmieniliśmy ustawienie na 4-4-2 i widać zafunkcjonowało to i po prostu zostaliśmy przy tym ustawieniu i jak widać opłaciło się to. To ile będziemy czekać na pierwsze zwycięstwo Resowi w tym sezonie? No mam nadzieję, że już jutro Resowie zapunktuje za 3 punkty. Mecz ze Skrą o godzinie 20. Bardzo dziękujemy, Kamil, za tę rozmowę. Kamil Antonik, Resowia Rzeszów. Pozdrawiamy. Wyjaśniliśmy przynajmniej tę sytuację z tym golem. Resowie rzeczywiście jako jeden z dwóch zespołów jeszcze meczu nie wygrał. Od razu przechodzimy sobie, bo musimy przyspieszać, do następnego zespołu, który jeszcze meczu nie wygrał. Jest taki zespół, który już też nie ma trenera. Sandecja zwolniła Dariusza Dudka. No i właśnie, co się dzieje z Sandecją? Czy spodziewaliście się tego, że Dariusz Dudek może pożegnać się z posadą? Rafał, kiwasz głową, że tak. No, rozmawialiśmy nawet o tym ostatnio, że tam jest już alarm dla trenera Dudka i rzeczywiście mecz ze Skrom był takim już ostatnim jego meczem w Nowym Sączu, aczkolwiek to był mecz, który powinien się skończyć zwycięstwem Sandecji. Tam tak, zdecydowanie Sandecja zagrała najlepszy mecz w tym sezonie. Miała kilka dogodnych sytuacji, no ale brak skuteczności. Strzał w słupek, Nowotki. Dokładnie. Brak skuteczności spowodował, że wywieźli stamtąd tylko i wyłącznie 1 punkt. Marcin? Tu wiele dodawać nie Szkoda, trzeba. Że wyczerpałeś wszystko to, co nas No bo ten, to taki powiem. Mecz bez historii. No, rzeczywiście grały dwie drużyny, delikatnie lepsza Sandecja, delikatnie, no bo nie strzeliła bramki, tak? Nie no, była ale dużo, myślę, że dużo lepsza i zrobiła bohatera z bramkarza. Tak, Bursztyn na skranie była w stanie wiele zrobić w tym meczu i to taki mecz taki bez nie historii. Nie przychodzi do głowy tylko jedna sytuacja Mesjasza, który nawet dał... Nie pamiętam nazwiska, ale pomylił się, bardzo się pomylił. Zagrał piłkę w środek pola jednemu z zawodników Sandecji i on wyszedł sam na sam praktycznie z bramkarzem i takiej sytuacji również nie potrafi wykorzystać, więc nieskuteczność, jeszcze raz nieskuteczność spowodowała, że ten mecz zakończył się wynikiem 0-0 i trener Dudek... No niestety, stracił pracę. No jakoś formuła się wyczerpała. Wiadomo, że każdy z trenerów gdzieś tam w jakimś momencie dojdzie do ściany i rzeczywiście tutaj no, trener w tym przez te 8 meczów niewiele zrobił, żeby ta Sandecja lepiej grała. Tutaj wszyscy w Sączu pamiętali o jednej rzeczy, że ocierali się o baraże, liczyli na więcej w tym sezonie, na lepszy start i mają w perspektywie w końcu tamtą budowę stadionu i raczej takie świetlaną przyszłość, a tutaj jest marazm, no bo rzeczywiście nie można powiedzieć, że grają źle, bo nie przegrali. Przegrali 2 mecze z 8, ale no zwycięstwo jest potrzebne tutaj i bez tego się po prostu nie da. No nikt tam nie może powiedzieć, że ten remis będzie cenny na sam koniec sezonu, bo tych remisów naprawdę jest dużo. W kategoriach porażki trzeba ten remis traktować. Długo Chojniczanka też nie potrafiła wygrać, ale jak już wygrała, to poszła za ciosem i wygrała z ŁKS-em. To myślę, że jest jednak zaskoczenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Tu też czerwona kartka, ale akurat ona w samej końcówce, więc większego znaczenia nie odegrała. Pirulo to w ogóle miał taki mecz... Rollercoaster, bo miał szansę na zdobycie gola kolejki na pewno, a być może i sezonu. Zabrakło niewiele, kiedy ta piłka odbiła się od poprzeczki i wyszła w pole, ale wiem, że na przykład trener Marcin Sasal ma pewne podejrzenia, że może niekoniecznie. Tak, to tam piłka była włochata i włos został na linii, ale tak naprawdę ja się zastanawiałem, czy rzeczywiście ta piłka nie odbiła się już za linią, bo tak to wyglądało z kamer telewizyjnych.
Na pewno ta, nie mam przekonania w 100%, ale taka intuicja mi trochę podpowiada, że jednak ta piłka się tak odbiła trochę inaczej, niż by wyszła w pole. Uważam, że należałoby to jakoś, powiedzmy, że prawda jest taka, że my chcielibyśmy, żeby ta piłka tak, chyba podświadomie, dokładnie. Podświadomie, żeby ona przeszła, bo to by była kapitalna bramka. I to nawet nie samo uderzenie, ale wyjście spod pressingu dwóch obrońców. Podświadomość był faulowany jedno, ale jednak jakieś tam intuicja na pewno jest i uważam, że no, ręki sobie nie dam uciąć, ale 90% mówię, że była bramka. No, czyli brakuje nam technologii trochę, trzeba technologii, było jeszcze goal line dorzucić i zabrakło. No ale to też można powiedzieć o te centymetry znowu, bo Mikołajczak też uderzył w słupek, tak? Więc to też sytuacja praktycznie centymetr i piłka by też była w bramce. No, takie sytuacje się zdarzają. Chojniczanka w tym spotkaniu była konkretniejsza. Co miała, to raczej starała się wykorzystać tych sytuacji takich dogodnych. Ja naliczyłem bodajże 3 razem z bramką Barkiem Tuszyńskiego, ale wracając do Pirulo. Chcielibyśmy w takiej formie, oczywiście nie mówię o czerwonej kartce i faulów, dwóch fauli w 3 sekundach generalnie, ale rzeczywiście w takiej dyspozycji Pirulo, który dużo widzi, który gra nieszablonowo, to jest jeden z lepszych zawodników tej ligi. Podkreślaliście to wiele razy w programie, tak jest. Że Pirulo jest topowym zawodnikiem na tą ligę i on swoją grą to potwierdza. Ale tutaj wracając do tego spotkania, Chojniczanka tak jakby wjechała na swoje tory. To nie jest drużyna, która gra przepięknie, efektownie. To jest drużyna, która ma określone zasady gry, mają grać solidnie w defensywie, z przodu mają jakość, bo umówmy się, Tuszyński, Mikołajczak no chociażby mają naprawdę ciekawych napastników. Mi tu wystarczyła jedna konkretna dorzutka i Tuszyński, no który podobną bramkę strzelił z ruchem Chorzów, nie wiem czy nie tym samym Barkiem, nie czysto trafił w piłkę, ale wpadła do sieci. Tak mówimy, że tam Barkiem strzelił, czym strzelił, ale ja pragnę podkreślić jedną rzecz, to co coraz rzadziej się zdarza. Dobry boczny obrońca, który potrafi piłkę dorzucić, nie dojeżdżając gdzieś tam do pola karnego, tylko znajdzie moment, zobaczy co się dzieje w polu karnym, potrafi piłkę zagrać na nos. Ja myślę, że to jego to jest przynajmniej pół bramki, że on takie dośrodkowanie po prostu Grolik zdecydował się. Grolik strzelił Tuszyńskim bramkę. Gdzie byli środkowi obrońcy, gdzie to piłka spadła... asysta w stylu Łukasza Piszczka. Gdzie piłka spadła za między środkowych obrońców, tam gdzie trzeba i na pewno to jest ta sprawa dodatnia. Dlaczego też o tym chcę powiedzieć? Ponieważ mam kontakt z trenerami, którzy tam się szkolą na różnych kursach i też takie pytanie zadałem właśnie, co może musi mieć boczny obrońca, no bo wiadomo, że w polskiej reprezentacji szukamy wiele lat lewego obrońcy, z prawym też tak nie jest do końca okej, co tutaj trzeba mieć, no bo teraz wszystko modnie uczymy w małych grach. No i trenerzy nie potrafią powiedzieć, że głównym atrybutem bocznego odbioru obrońcy jest dośrodkowanie i teraz nie da się tego w małych grach nauczyć, gdzieś to trzeba robić. Myślę, że to jest też no, wrzutka do młodych zawodników, bo Grolik już jest po 30, a jest bardzo solidnym zawodnikiem, który swoją karierę też miał na tym poziomie pierwszej ligi i na pewno tym potrafi bardziej, to robić. Stoperem, może grać też no właśnie, na stoperze. Może grać na stoperze, tak ale rzeczywiście bym powiedział stoperem, gdzie ale tą nogę tak przysłowiowo sobie ułożyć, żeby wielu zawodników potrafiło taki element, który jest no, dla mnie jest kluczowym i ważnym elementem, bo dorzucenie, dogranie piłki do partnera to jest myślę, że kluczowym elementem, który no podlega jakimś tam w tych czasach czymś, czym my się tutaj jaramy, a powinno być to rzeczą naturalną dla wszystkich zawodników. Mhm. Przechodzimy sobie do waszych jedenastek, natomiast zanim to nastąpi, jeszcze tylko informacja o kwartalniku kanału sportowego. Pamiętajcie, że zamówić go możecie tylko w preorderze do 9 września i oczywiście też w opisie do tego filmu znajdziecie wszelkie informacje, jak należy to zrobić, a warto. Tyle wam mogę powiedzieć. Jedenastka kolejki wylosuje sobie Rafał Grodzicki, proszę bardzo. Zaczniemy od Rafała tym razem. Rafał, Omran Hajdary, pytałem cię, czy się znalazł w jedenastce. Widzę, że jest. To tak, te kandydaty, które już mamy. Omawiaj resztę. Generalnie w tej jedenastce kolejki moglibyśmy znaleźć jeszcze wielu innych zawodników, chociażby Stali Rzeszów. Nawet myślałem o Górniku Łęczna, ale wybrałem taką jedenastkę, jaką widzimy. Przede wszystkim dla mnie, już wspomniałem, Kudła, który
Znalazł się w tej jedenastce, mimo tego, że jego drużyna przegrała, on przepuścił tego jedynego gola, ale dzięki niemu nie było tam pogromu. Kapitalnie interweniował w wielu sytuacjach. Głowacki, który bodajże dwa razy asystował, i to, co cały czas gdzieś tam też rozmawiamy o Stali Rzeszów, o ich pozytywnych, ofensywnych aspektach, no to Głowacki idealnie się wpisuje. To jest właśnie jeden z takich obrońców, który bardzo dobrze czuje się w ofensywie. Bardzo często się podłącza i stąd jego statystyki. Biernat Grolik. Biernat strzelił bramkę. W defensywie też zaczyna coraz lepiej wyglądać i dyrygować tą obroną. Grolik dał asystę, ale tu może najbardziej zastanawiałem się nad Machajem, czy rzeczywiście zasłużył. Za rzuty karne? Tak, bo strzelił tylko i wyłącznie, ktoś może powiedzieć, z rzutów karnych. Nie grał od początku, ale to jest duża sztuka. Zwłaszcza, że tego pierwszego karnego od razu po wejściu. Więc dokładnie. To też jest duża rzecz. Tam był, on chyba na boisku był kilka minut dosłownie. Podszedł bardzo pewnie do tej jedenastki. Odniosłem wrażenie, że druga jedenastka była wykonana jeszcze bardziej pewnie. Wiedział, gdzie chce uderzyć, podniósł ją wyżej. Więc stwierdziłem, że tak, Mateusz zasłużył na to, żeby być w tej jedenastce. No i Olejarka. Trener go cały czas gdzieś tam pompuje. Ja mu się przyjrzałem w tym spotkaniu i rzeczywiście... Ale bez podtekstów. Tak. Nie mamy żadnego związku rodzinnego. Ale w tym spotkaniu rzeczywiście to był chłopak, który był wszędzie, który inicjował te ofensywne akcje i zaczyna mieć taką coraz większą swobodę, a przy tym coraz więcej widzi na boisku, więc... No reszcie chyba nie muszę mówić. Michalik, ojciec sukcesu, Krykun, oczywiście dwie bramki. Nie jestem w stanie chyba wybrać takiego nominalnego, takiego najlepszego zawodnika. Nie wspomniałem jeszcze o dwóch środkowych pomocnikach, Swędrowski i Sikora z Ruchu Chorzów. Mówiliśmy o nich w ostatnim programie. Sikora, przede wszystkim ta bramka świetna. To nie była łatwa pozycja, strzał z ponad 20 metrów jeszcze po ziemi, idealne uderzenie. Ja to tak widzę i ci zawodnicy na pewno zasłużyli na to, żeby w moich oczach znaleźć się w jedenastce. No to trener Marcin Sasal, proszę bardzo. Ile zmian w tej jedenastce będzie u ciebie? No, cztery mamy takie same pozycje, więc trochę jest inaczej. Oczywiście ale to w klasycznym stylu, żeby była jasność. W klasycznym stylu, to już się przyzwyczaiłem do tego, nie próbuję nawet inaczej. Pierwsza sprawa, doceniłem rzeczywiście tą ofensywną siłę Stali Rzeszów w tym meczu. O tym rozmawialiśmy, ale tutaj wiadomo, Głowacki i Michalik to się pokrywają tutaj z Rafała zawodnikami, ale ja tutaj też doceniam Prukicia. Bardzo doświadczony zawodnik, taki cichy bohater, bo on tam stara się, pracuje gdzieś tam jako napastnik, ale stara się gdzieś tam jeszcze tą piłkę dogrywać, rozgrywać, pracować i też trochę w defensywie. I naprawdę tutaj, no, między innymi dlatego tutaj doceniłem. Przy w ósmej kolejce, w której te dziewiątki grały bardzo średnio. Te, które chwaliliśmy do tej pory, to można powiedzieć, nie były widoczne. Nie tak. były widoczne. Na pewno Krykun, bo rzeczywiście tutaj wrócił do tego, na co go stać przede wszystkim. Ale też doceniłem tutaj dwóch zawodników Chojniczanki za dobry mecz. Mikołajczaka, który nie schodzi poniżej pewnego poziomu i trzeba go docenić również za całokształt. No i Grolika, o którym już tutaj wspomniałem. Chciałem przez kilka meczów przyjrzeć się Termalice i docenić kogoś. I wiadomo, że tam Mesanowicza kilkakrotnie doceniłem, ale tutaj patrzyłem też na defensywę. I rzeczywiście oprócz tego, że Biedrzycki strzelił karnego, to trzeba go też docenić za tą grę w obronie i za to, że tutaj no, łata te dziury i rzeczywiście w tym meczu był wyróżniającą postacią. Cały mecz w ogóle był bardzo dobry i na pewno tutaj wielu zawodników zasłużyło na wyróżnienie, ale tak jest. I tutaj również ta pozycja drugiego środkowego obrońcy dla Marcjanika, który zresztą gra wiele lat, sporo w tej arce, sporo widział, w różnych był sytuacjach, ale cały czas jest solidnym zawodnikiem. Tutaj jeszcze miał fajne odbiory, ale to, co dzieje się po odbiorze, ja też zwracam uwagę, czy jest to zawodnik, który wybija piłkę gdzieś tam. Oczywiście nie zawsze się da wznowić grę, ale miał fajne odbiory i zresztą ta piłka, która okazała się piłką meczową dla Hajdarego, to jest od niego
zagranie w tempo, zagranie otwierające drogę do bramki. Jeśli chodzi o środek pola, Adamczyk, o którym wspomniałem, że dla mnie zawodnik meczu, Żytek za strzał i też za tą grę, bo to takich zawodników w tym środku boiska nie widać. Ile oni tam włożą zdrowia, ile mają odbiorów, ile mają strat, ile mają fauli mądrych, ile mają rzeczy i na pewno tutaj pod tym kątem. No i jeśli chodzi o ruch Chorzów, Bielecki bezwzględnie zawodnik w tym momencie, którego trzeba docenić, bo ten wynik, myślę, że ten punkt jest... Zmieniły się zasady jakieś w trenerze, widzę. Dlaczego? Nie mamy młodzieżowca. Widzisz, jak sprawdził? Zapłacę tą kwotę, tak jak wy żeście odpowiedzieli, to ja zapłacę tą kwotę. Rzeczywiście to była kolejka, że musiałbym młodzieżowca wstawić na siłę. Powiem szczerze, musiałbym wstawić na siłę, żeby ktoś tutaj zasłużył, a nie chciałem kolejny raz tam zawodnika z UKS-u promować na siłę. Maciek, czy jakiś młodzieżowiec u ciebie w wyjściowej jedenastce? Ile zmian no w porównaniu do stałych bywalców? Akurat tak, że wiem, znam przepisy i wiem, że tego młodzieżowca jakoś na siłę nie trzeba wklejać. Wiele nazwisk się pokrywa z jedenastką Rafała, trenera, więc o kim chciałbym powiedzieć? Przede wszystkim Bursztyn, 7 interwencji skutecznych, najwięcej w całej kolejce, uratował jeden punkt dla Skry i to tutaj nie pozostawił mi złudzeń, żeby jego wybrać jako bramkarza do jedenastki kolejki. O Biernacie było powiedziane, strzelił bramkę jako jedyny ze stoperów w całej kolejce, Biedrzycki z karnego. Więc tutaj go doceniłem, tym bardziej dosyć dobry mecz. Marcjanik, świetny odbiór, asysta, tak jak trener wspominał. Kogo jeszcze nie przedstawialiśmy? Gąska. Damian Gąska. Bardzo dobry występ, bramka, asysta. I Tuszyński. No i dziewiątki. Tuszyński z Hajdarem przesądzili o losach spotkań swoich zespołów, więc chciałem ich docenić. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wyróżnienia indywidualne. Zobaczmy sobie na tabelę po tej serii gier. Tam na szczycie oczywiście Wisła Kraków, ale ten ścisk, jak sobie teraz zobaczymy, jest naprawdę bardzo duży, bo Wisłę choćby do Puszczy, czyli do ostatniego zespołu będącego w barażach w tym momencie, dzielą tylko 2 punkty, oddzielają tylko 2 punkty, więc jeden mecz może sprawić, że wypadasz w ogóle poza szóstkę tak naprawdę z pierwszego miejsca. Według teorii tutaj tych 2 punktów na mecz jedynym zespołem jest Wisła Kraków, która mimo porażki utrzymała ten współczynnik 2 punkty na mecz. Reszta od ruchu Chorzów począwszy, wszystko już jest poniżej 1,8, 1,75, więc sytuacja jest taka, że jest to bardzo spłaszczone, że w tej chwili wygranie meczu, przegranie meczu decyduje o kilku miejscach w górze, czy tej strefie barażowej, czy chociażby miejscu w drugim tabeli. Zrobił się ścisk i w tej chwili te 2 najbliższe kolejki, tak jak zresztą żeśmy zapowiadali, koło 10 kolejki będzie już mniej więcej wiadomo, bo tutaj nie widać jakby, że tabela się rozdwaja, ale ten ogon może zostać już tak bardzo, bardzo głęboko daleko. Natomiast ta grupa środkowa bardzo się wzmocniła i tutaj no, ten poziom punktowo jest to bardzo zbliżone. Poczekajmy jeszcze te 2 kolejki. Myślę, że już w najbliższej mogą być następne niespodzianki. Nie, no ja myślę, że to wszystko się jeszcze spłaszczy, ale jak popatrzymy na pierwsze 8-9 zespołów, oprócz Puszczy Niepołomice nie ma żadnego zaskoczenia. Mniej więcej tak to przewidywaliśmy, że takie drużyny będą w tej pierwszej połówce tabeli i rzeczywiście tak jest. Czołówka się krystalizuje pomału, ale myślę, że jeszcze z tej środkowej strefy kilka drużyn może doskoczyć. GKS Tychy chociażby, więc te przetasowania na pewno możemy się jeszcze spodziewać sporych przetasowań. Seria gier nadchodząca wygląda tak i od razu was pytam o spotkanie, na które będziecie czekać najbardziej w tej 9 kolejce Fortuna pierwszej ligi, a wygląda to w ten sposób. Maciek, co to twoją uwagę najbardziej przykuje? Szczerze mówiąc, myślę, że... Ja wiem, że wszystkie mecze będziesz oglądał, ale jakbyś miał jeden wybrać. Wisła z Puszczą. A dlatego, że derby. Że Wisła prezentuje najbardziej wyrównany poziom i dobrze ich się ogląda. Bo myślę, że grają fajną piłkę, jeżeli nie odwalą jakiegoś głupiego błędu, jak ostatnio czerwona kartka w 20 minucie, to, no to są głównym faworytem do awansu i na pewno ten mecz będę oglądał z zaciekawieniem. Dla mnie najlepsze spotkanie powinniśmy oglądać w Gdyni, Arka GKS Tychy.
ale bardzo jestem ciekawy pojedynku Podbeskidzia z Ruchem, gdzie Podbeskidzie naprawdę dostało potężnego dzwona. I grał siebie. Grał siebie, gdzie nie może wygrać od kilku kolejek. Ruch, który być może w pucharze przegrał z Górnikiem, ale jest napędzony tym zwycięstwem z Termaliką. No i bardzo jestem ciekawy Resowi, czy pójdzie za ciosem po tym meczu Pucharu Polski i na własnym stadionie w końcu wygra spotkanie. Mhm. Marcin? Tutaj nie ma takiego hitu dwóch zespołów, że czekamy na ten mecz tak z utęsknieniem i odliczamy godziny, ale myślę, że oprócz tego, co tutaj koledzy powiedzieli, to ja patrzę na to, co będzie dalej z dwoma zespołami, które przegrały, czyli z ŁKS-em i Brookbetem i z dwoma zespołami, które zrobiły niespodzianki i żeśmy ich chwalili, czyli Górnikiem Łęczna i Chojniczanką. Myślę, że te dwa mecze mnie bardzo zaciekawiły, jak zespoły zareagują po tej kolejce, w której no, jedni odnieśli sukces, a drudzy troszeczkę stonowali. Ja powiem tak, to jest taka kolejka, gdzie naprawdę za tydzień będzie o czym mówić. Tak. No to pięknie zajawiłeś odcinek. Za tydzień oczywiście, bo dzisiaj się już żegnamy. Panowie, bardzo dziękuję. Maciej Świdzikowski. Dziękuję. Rafał Grodzicki. Dziękuję. Marcin Sasal. Dziękuję również. No i słuchajcie, bądźcie z nami, nie może być inaczej. Jak nie będzie ciekawie, to wszystko zwalimy na Rafała. Bądźcie z nami więc za tydzień. Do zobaczenia. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.